Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym 28 lutego 2017 roku rozpoczynamy obrady z 23 sesji Zgromadzenia Rady Gminy Kosławnica. Serdecznie witam wszystkich radnych, grono sołtysów. Serdecznie witam pana burmistrza Jana Kosińskiego. Serdecznie witam pana następcę, panią Szygrazę. Serdecznie witam panią skarbnik Mirosławą Baranowską. Serdecznie witam wszystkich dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych. Tutaj serdecznie witam panią dyrektor Szkoły Podstawowej w Wrocławiu, panią Halinę Tylkę. Serdecznie witam panią kierownik OPS-u w Niebosławicach, panią Krystynę Grzywowską. Tutaj, jeśli chodzi o gości zaproszonych, i również osobę, która zastępuje panią dyrektor naszego GOP-u w Niebosławicach, panią również serdecznie chciałabym państwu powitać nową osobę, która będzie pełniła obowiązki pracownika biura rady, panią Grażynę Kufel. Będzie zastępowała naszą panią Martę Kiprzewską, która jest dzisiaj z nami już ostatni raz podczas sesji. Oczywiście mówimy w tym roku. Serdecznie witam przybyłą prasę, jak zauważyłam, i wszystkich innych mieszkańców i gości zaproszonych, nie ubyłam. Poproszę państwa o przysięgę. Stwierdzam, że jest tak, jak to jest nasze, że jeszcze jej nie widzę. Stwierdzam, że w naszym przypadku podstawowym skład rady wynosi 15 radnych. Na podstawie listy obecności stwierdzam obecność wszystkich radnych, czyli 15 osób, co stanowi kworum niezbędne do prowadzenia prawomocnych obrad. Szanowna Rado, przystąpimy do ustalenia porządku obrad. Porządek obrad otrzymaliście państwo wraz z zaproszeniami na sesję. Tu jeszcze przeproszę, bo zapomniałem, jeszcze pan dyrektor przybył. Pan Władysław Masłowski. Przepraszam, opóźnienie. Szanowni państwo, porządek obrad otrzymaliście wraz z zaproszeniami na sesję. Jednak pozwolicie, że go odczytam. Porządek obrad. Pierwszy, otwarcie obrad 28 zwyczajnej sesji Rady Gminy Niebosławice. Punkt drugi, stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt trzeci, przedstawienie porządku obrad. Punkt czwarty, informacja wójta gminy działalności międzysesyjnej od 28 stycznia do 27 lutego 2017 roku. Punkt piąty, informacja przewodniczących komisji Rady Gminy oraz przewodniczących działalności międzysesyjnej. Punkt szósty, złożenie interpelacji i zapytań. Punkt siódmy, podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej Gminy Niebosławice na rok 2017. Punkt ósmy, podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Niebosławice na lata 2017-2024. Punkt dziewiąty, podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały nr 25.142.2016 Rady Gminy Niebosławice z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków motywacyjnego, funkcyjnego za warunki pracy i niektórych innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki odliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastęp nauczycielom placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Niebosławice. Punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za zagospodarowanie odpadami komunalnymi. Punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Niebosławice. Punkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Punkt 13. Przyjęcie protokołu z 26 zwyczajnej sesji Rady Gminy Niebosławice z dnia 27 stycznia 2017 roku oraz punkt 14. Przyjęcie protokołu z 27 nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Niebosławice z dnia 10 lutego 2017 roku. Punkt 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. Punkt 16. Wolne wnioski i informacje. Punkt 17. Zamknięcie obrad 28 zwyczajnej sesji Rady Gminy Niebosławice. Czy radni bądź pan wójt chciałby wnieść zmiany do proponowanego porządku? Nie widzę.
tym przystąpimy do głosowania nad proponowanym porządkiem. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem porządku obrad, który wcześniej został przeczytany? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada Gminy Niegosławice ustaliła jednogłośnie porządek obrad 28 sesji Rady Gminy Niegosławice, według którego dzisiaj będzie obradowała, 28 lutego 2017 roku. Punkt pierwszy, drugi i trzeci uważam za zrealizowane. Przystępujemy do kolejnego punktu, punktu czwartego. Informacja wójta gminy o działalności międzysesyjnej. I prosiłabym o zajęcie głosu pana wójta. Szanowni Radni, Szanowni Państwo, sprawozdanie za miesiąc luty przedstawił się następująco. Może zacznę jak do tej pory od zarządzeń. Zarządzenia, mamy 6 zarządzeń. Pierwsze dotyczyło 31 stycznia. Dotyczyło ono wprowadzenia określonych stopni alarmów, jeśli chodzi o zagrożenia na terenie gminy Niegosławice. Co jakiś czas dostajemy właśnie wytyczne, co należy zmienić i jak postępować w razie jakiegoś, no nie daj Boże, zagrożenia. Następne zarządzenie 6 lutego, tam sprawa wysokości pogotowia kasowego, chodzi o kasę. Urzędnik gminy, to co można było zwrócić środki na większe funkcjonowanie, żeby za często pani od kasy nie chodziła do banku po pieniądze. Do banku. Następne zarządzenie było, proszę Państwa, 6 lutego, dotyczyło dnia wolnego od pracy. Tak jak Państwo pewnie czytaliście, 14 sierpnia, dzień wolny za 11 listopada został ustalony, to jest ustalone zarządzeniem. 31 stycznia zarządzenie, które dotyczyło zmiany uchwały budżetowej wprowadzonej przez Pani Skarbnik. I ostatnie zarządzenie z 27 lutego. Chodzi o ogłoszenie konkursu na ofertę zadań z tych środków publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na 2017 rok. Oprócz tego, oprócz zarządzeń, proszę Państwa, 29 stycznia w Gminie Centrum Kultury odbył się taki opłatek wigilijny prowadzony przez Radę Sołecką, panią sołtys Kościszowic i koło gospodyń wiejskich. Również bardzo serdecznie dziękuję za przygotowanie, za spotkanie na tej uroczystości, gdzie tam brały udział szkoły, przedszkola, jeśli chodzi o program artystyczny, czyli bardzo wskazane jest, aby integracja społeczna była zresztą w każdej miejscowości. Poprzednio było w Niegosławicach też pięknie przygotowana, także na ręce pani sołtys Rady Sołeckiej i koła gospodyń składam serdeczne podziękowania za zaproszenie i za zorganizowanie takiej przemiłej imprezy. 30 stycznia, Dzień Dziecka, Dzień Dziadka i Babci, chciałbym, żeby był czerwiec, organizowany był w Gminnym Centrum Kultury przez Eko Maluch w Kościuszowicach, gdzie wszyscy dziadkowie i babcie uczestniczyły na programach zorganizowanych przez maluchy, czyli dzieci od roku do lat 4, a w zasadzie do 5. 7 lutego rozmawiałem wstępnie z projektantem w sprawie no jak się tam małej, chociaż jakiegoś małego remontu sali miejskiej na Księczycach. To środki pójdą do Funduszu Sędziego, także tutaj informuję pewne poczynania. Dodam, że pewne dokumentacje musimy wcześniej przygotowywać. Na razie nie przewidywane są środki w tym miesiącu czy w najbliższym okresie, ale jak się pojawią w progu czy z odnowy wsi, to musimy mieć gotową dokumentację, jak zawsze powtarzam. 8 lutego miałem spotkanie z panią z Zielonej Góry, z państwem, co zajmują się planem przestrzennego zagospodarowania. No i w końcu zbliża się plan przestrzennego zagospodarowania, który państwo dostaniecie do wglądu. Będzie można jeszcze jakieś tam ewentualne zmiany, ale to, co państwo żeście głosowali tymi uchwałami, to co przyjmowaliśmy wcześniej, no musimy zrealizować i ten plan przestrzennego zagospodarowania Gminy Niegosławice uchwalić. 10 lutego komisja rewizyjna odbyła się, pan przewodniczący zaprosił mnie na komisję rewizyjną. 14 uczestniczyłem na prośbę radnych czy radnych, pani Krysi Kundarowicz w Domu Czasów Dziecięcych w Brzękowie. Chciałem zobaczyć, jak wygląda funkcjonowanie ośrodka takiego na terenie sąsiedniej gminy, czy nie można takiego ośrodka będzie w przyszłości powołać u nas. Więc
bardzo ciekawe spostrzeżenia. Tylko mogę dodać, że taki ośrodek jest subwencjonowany przez Ministerstwo Oświaty, 100% dofinansowania, także jeżeli byśmy mieli w przyszłości przeorganizować szkołę podstawową w Szczeszowicach czy częściej szkoły na taki ośrodek, to nie będzie biło nas na kosztach, ministerstwo za to płaci i można też zabezpieczyć miejsca pracy dla nauczycieli, jeśli by takowe brakowały ze względu na reformę. Ale tylko dodam do tej reformy, dostaliśmy pozytywną uchwałę odnośnie ustawy szkół, także będzie można spokojnie przystąpić do realizacji od września nowej organizacji szkół i myślę, że na naszym terenie akurat to niewiele się zmieni, a może bardziej udoskonali. Proszę Państwa, 15 lutego miałem spotkanie z panem wójtem z Kaworzy w sprawie właśnie sieci szkół. Bo kwestia jest tego typu, że nasze dzieciaki z Nowej Jagiellonii chodzą do gminy Kaworzyce. Natomiast Kaworzyce nie mogą przyjąć Nowej Jagiellonii jako do sieci szkół, bo to jest inna gmina i inne województwo, więc zobaczymy, jak to się dalej rozwiąże, ale myślę, że nic się nie zmieni. Tak jak do tej pory będzie to na koszt właśnie mieszkańców, jeśli chodzi o przejazd dzieci, chociaż gmina Kaworzyce oczywiście będzie pokrywała koszty przejazdu, bo subwencja oświatowa idzie za uczniów. Podobną sytuację mamy w miasteczku, to znaczy jeśli chodzi o gminę Miasteczko i miejscowość Bukowice. 17 w starostwie była sesja w Żeganiu. 22 miałem spotkanie w sprawie cmentarza w Międzylesiu. Tak jak rozmawialiśmy tutaj, chcemy w Międzylesiu zrobić cmentarz, ogrodzenie, więc prowadziłem wstępne uzgodnienia w tej kwestii, bo cmentarz leży w miejscu, gdzie jest las. Nadleśnictwo wyraziło zgodę, jeśli chodzi o porządkowanie terenu. Jesteśmy po uzgodnieniach ze starostą odnośnie wycinki drzew. Ja poprosiłem panią sołtys o spotkanie 26, tak to było 26, na spotkanie z radą sołecką, mieszkańcami Międzylesia, aby określili się, co zrobić z drewnem, które pozyskamy, bo tam mamy bardzo dużo ilość świerków. No i jak ogrodzić cmentarz, chodzi o ogrodzenie betonowe, chodzi o wycinkę jeszcze zagrożonych drzew, które mogą stawić właśnie zagrożone drzewa, no bo to są bardzo stare, ale nie wszystkie dostaniemy, na nie wszystkie dostaniemy zgodę, no, dostaniemy zgodę na wycinkę jednego, a trzy pozostałe wielkie dęby musimy tylko ewentualnie wpoczyć. Ale to są wstępne uzgodnienia. Myślę, że z czasem, w okresie cieplejszym, będziemy to zadanie wspólnie realizować. 23 w naszej gminie odbyło się walne zgromadzenie spółki wodnej, zastępca uczestniczył w tym gromadzeniu. Jak zwykle problemów jest bardzo dużo, jeśli chodzi o prawo wodne, a przede wszystkim o rowy, o to, jak zalewane zostają posesje mieszkańców. Ja tylko tutaj mogę w tym miejscu apelować, jeśli mieszkańcy nie słyszą, a na pewno będą słyszeć, bardzo proszę o niezasypywanie rowów na terenie naszej gminy, bo z tym jest problem. Niezasypywanie stawków, to są urządzenia wodne, które już na dzień dzisiejszy mogą być karalne, jeżeli bez zgody starostwa zostaną stawy zasypane, które są urządzeniami wodnymi, to mogą być duże kary nakładane. Wolałbym, żeby mieszkańcy zrozumieli, że jeżeli te wszystkie urządzenia wodne, czyli rowy, stawy, jakieś tam powiedzmy miejsca wodne, żeby to w jakiś sposób utrzymywać, a nie pozbywać się, żeby nie blokować rowów, gdzie mieszkańcy zasypują rowy, przejeżdżając na pola, nikt nie wkłada tam przepustów i potem są bardzo duże podtopienie. A to mówię z tego względu, że dzwoni się zaraz na straż pożarną, straż musi wyjeżdżać, pomagać, ratować dobytek, czy tam powiedzmy usuwać wodę z mieszkań. A to też są koszty. Czasami właśnie takie może niebezmyślne, ale nieroztropne myślenie w tym kierunku powoduje, że to później musimy ponosić za to koszty. Dlatego bardzo mocno apeluję w tym kierunku. Apeluję również w kierunku hydrantów, które mamy we wszystkich miejscowościach. W tym roku będą to duże koszty, bo około 100 tysięcy będziemy musieli przeznaczyć na naprawę wszystkich hydrantów, uzdrowienia hydrantów na terenie gminy Mirosławice.
Zresztą jak Państwo przyjeżdżacie, zauważacie, hydranty są zdewastowane, są zdemontowane metalowe urządzenia, które później no niestety trzeba zakupić, bo przy akcjach strażackich nie da się ze wszystkich korzystać, są tylko nieliczne i to jeszcze niesprawne, dlatego musimy tutaj również brać pod uwagę to, żeby to bezpieczeństwo pożarowe było u nas zachowane. 24 Komisja Rozwoju Gospodarki, uczestniczyłem na zaproszenie Pana Przewodniczącego Wapka i proszę Państwa, uczestniczyłem również 25, 6 i 2 tygodnie wcześniej na spotkaniu sprawozdawczych z działalności naszych jednostek Straży Pożarnej w Suchej Dolnej, w Niegosławicach oraz w Mycielinie. I z tego miejsca jako włodarz gminy bardzo serdecznie raz jeszcze chciałbym podziękować wszystkim strażakom ochotnikom z naszej gminy, którzy wspomagają działania ratownicze na terenie, kiedy pojawiają się różne zagrożenia. Sami Państwo wiecie, że tych zagrożeń jest coraz więcej i to są różne maści, że tak powiem, więc ta sprawność tych strażaków, działania no muszą być tak dostosowane, żeby jednostki mogły interweniować i zabezpieczyć to, co nieraz jest niezbędne, mówię tutaj o pożarach. Pożarów może jest mniej, ale innych interwencji, zagrożeń, zdarzeń jest bardzo dużo, choćby ostatnio samych topień, gdzie no, na kogo możemy liczyć? Wójt może liczyć wyłącznie na strażaków, bo to są ludzie, którzy na sygnał alarmowy stawiają się do akcji, jadą, nie patrzą i udzielają pomocy naszym mieszkańcom. Z tego miejsca chciałbym jeszcze raz serdecznie podziękować za ich pomoc i wkład i trud, że można na nich zawsze w każdej godzinie, w każdej porze liczyć. 27 była Komisja Oświaty i Komisja Budżetu. Uczestniczyliśmy tutaj z Panią Skarbnik na zaproszenie przewodniczących. No i to wszystko, czym zająłem się przez ten miesiąc czasu. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie, Panie Wójcie. Zamykamy więc. Zgodnie z wyczerpanym punktem 4, zamykamy punkt 4. Otwieram kolejny punkt, punkt 5. Informacja przewodniczącej Komisji Rady Gminy oraz przewodniczącej Rady z działalności międzysesyjnej. Prosiłabym o zajęcie głosu, jak zawsze, pana przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, po pierwszego pana Mariusza Wyryszka. Komisja Rewizyjna spotkała się w miesiącu lutym 3 razy. Spotkaliśmy się pierwszy raz na Komisji Wspólnej 7 lutego. Tematami posiedzeń było zaopiniowanie projektu programu rewitalizacji, punkt drugi, omówienie strategii rozwoju gminy na lata 2017-2022. Drugim razem spotkaliśmy się 10 lutego. Była to komisja rewizyjna i głównym tematem było rozliczenie środków Funduszu Sołeckiego za rok 2016, informacja o środkach pomocy społecznej dotyczących zasad udzielania pomocy finansowej za 2016 rok. Jeżeli chodzi o Fundusz Sołecki, został zrealizowany w 100% zgodnie z wnioskami mieszkańców. A jeżeli chodzi o ośrodek pomocy społecznej, po przeprowadzonej analizie przedstawionych dokumentów Komisja Rewizyjna pozytywnie opiniuje działalność ośrodka pomocy społecznej. I spotkaliśmy się również 10 o godzinie 13 na sesji nadzwyczajnej. I głównym tematem było podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego. No i to tyle, jeżeli chodzi o spotkania Komisji Rewizyjnej, ale jeszcze Pani Przewodnicząca, chciałbym zabrać głos odnośnie tego naszego takiego nieszczęśliwego nagrywania i dalej upubliczniania to na stronach internetowych, na Facebookach. Wiemy, z czym to się już wiąże. Widzimy różne podpisy. Akurat uderzone jest to najbardziej w Komisję Rewizyjną. Ja jeszcze raz chciałbym odczytać, bo mieszkańcy pytają mnie jako przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, gdzie jestem na filmiku. Chciałbym tu odczytać statut gminy dla wszystkich mieszkańców. Wiem, że wszyscy tu słyszeliśmy, ale na ostatniej sesji nie było kamery, także jeszcze raz go zacytuję. Paragraf 87, punkt 3. W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej mogą brać udział tylko jej członkowie oraz zaproszone osoby. Dalej się tego trzymam. Czy ten statut jest wadliwy, czy nie jest wadliwy, to ja jako radny sam nie będę podejmował takiej decyzji
i samosądu w Polsce nie ma. Czyli ja sam nie mogę podjąć, czy ten zapis jest wadliwy. Na razie go przestrzegam, ten mieszkaniec widać tego nie przestrzega. Czyli nie szanuje gospodarza, czyli wójta gminy, który odpowiada za ten statut. I tutaj na ostatniej sesji prosiłem radcę prawnego, żeby powiedział kilka słów na ten temat, no jakoś tak w takim zamieszaniu, wiadomo co to było. I po prostu nie zabrał głosu w tej sprawie, także bardzo bym prosił, żeby radca prawny zabrał głos w tej sprawie. A druga sprawa to do pani przewodniczącej. Pani przewodnicząca, i to do pani takie pytanie i prośba. Następnym razem, jeżeli udzielamy, ja wiem, że pani ma prawo udzielania głosów dla mieszkańców, ale bardzo bym prosił i występuję z wnioskiem, żeby uprzednio taki człowiek, czy mieszkaniec naszej gminy, zgłosił to do biura rady, jakie ma pytania, do jakiego radnego, i żeby radny mógł się przygotować. Bo jeżeli zostanie zaskoczony, czy prawnie, jesteśmy też ludźmi jako radni, naprawdę ciężko nam na niektóre pytania odpowiedzieć, a naprawdę zostałem zaskoczony takimi pytaniami i takimi obelgami, jakie to miało miejsce. Nie? Także bardzo bym prosił, żeby rozsądnie przemyśleć i żeby mieszkaniec naprawdę ma prawo, jeżeli ma prawo i dojdziemy do tego, że ma prawo, to niech najpierw do biura rady zgłosi, jakie będzie miał pytania i do którego radnego, żeby ten radny mógł się przygotować i żeby miał informacje od pani. Bardzo dziękuję. Tutaj właśnie prosiłbym głos, pana mecenasa. Ja poproszę o zabranie głosu pana mecenasa może później. I ja również też się odniosę pod koniec naszego wywodu w tej sprawie, bo no, przemyśleliśmy wspólnie pewne sprawy, które bym chciała zabrać głos w tej sprawie. Prosiłabym teraz o zabranie głosu pana przewodniczącego Komisji Gospodarki i Rozwoju, pana Waldemara Kołoku. Dziękuję. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa spotkała się w tym miesiącu wspólnej komisji dwa razy. Pierwsza komisja to była wspólna 7 lutego i dotyczyła spraw rewitalizacji i strategii gminy Miłosowice na lata 2017-2024 rok. Następnie druga komisja odbyła się 24 lutego. I tematem posiedzenia było zapoznanie się z realizacją zadań inwestycyjnych planowanych na 2017 rok, realizacja zadań z zakresu utrzymania czystości gminy i ochrona przeciwpożarowa na terenie gminy Miłosowice. Także tutaj mogę powiedzieć, że wójt nas poinformował odnośnie inwestycji planowanych na rok 2017. Także wszyscy wiemy, jakie będą inwestycje. Najbardziej to chyba będzie temat modernizacja szkoły w Bościeszowicach i remont drogi Zagóra-Cinia-Brzeźnica. Następny punkt odnośnie właśnie realizacja zadań z zakresu utrzymania czystości gmin. Tutaj właśnie jest taka sytuacja, że właściwie duże są niedobory odnośnie środków, które musi ponosić gmina, w sensie takim, że za małe no jest ta kwota niewystarczająca do opłat jako gmina. Bo w każdym bądź razie my właściwie planowane są zebrania ogólnowiejskie w miesiącu w kwietniu. Te sprawy mają być konsultowane z mieszkańcami, żeby było wiadomo odnośnie podwyższenia stawek, jeśli chodzi o śmiecie. Następna sprawa była jeszcze odnośnie ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Miłosowice. Był zaproszony prezes zarządu gminnego OSP Stanisław Wieczorko. Właśnie wniósł o zabezpieczenie środków na naprawę hydrantów. Wiemy z tego, że nasza gmina w budżecie ma zabezpieczone 100 tysięcy matula na naprawę hydrantów. Proszę. Serdecznie. Proszę o zabranie głosu panią przewodniczącą Komisji Budżetowej, panią Krystynę. Dziękuję. Komisja Budżetu również spotkała się 7 lutego w sprawie rewitalizacji, to jest podjęcie uchwały. Kolejna data to 26, czyli 7, czyli nie, ja chciałam powiedzieć, że uczestniczyłam 26 lutego na zebraniu wiejskim.
w Gościeszowicach na zaproszenie pani Sołtys. I tutaj chciałam przedstawić szanownym radnym wnioski mieszkańców w sprawie ogłoszenia o przetargu sali wiejskiej w Gościeszowicach, bo to się pojawił temat, który nie był przedstawiany. Przedłożę króciutko te wnioski, które radni i mieszkańcy chcą złożyć do pana wójta i za chwilę jeszcze będę kontynuować. Sołtys, Rada Sołecka i mieszkańcy wsi Gościeszowice w Międzylesie zostali poinformowani dnia 10 lutego 2017 roku pisemnie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż zabudowanej nieruchomości nr 654 położonej w obrębie ewidencyjnym Gościeszowice, na której znajduje się sala wiejska nr 2. Wnioski mieszkańców. Pierwszy wniosek jest taki. Pierwszy przetarg powinien być ograniczony tylko dla mieszkańców Gościeszowic i Międzylesia, a przynajmniej chociaż dla mieszkańców gminy, a nie nieograniczony. Drugi wniosek jest taki. Uzyskane środki z przetargu przeznaczyć na potrzeby budowy nowej świetlicy we wsi Gościeszowice, która została uwzględniona w strategii gminy Niegosławice na lata 2016-2020. Pismo z dnia 10 lutego 2016 wójta gminy Niegosławice Jana Kosińskiego. Trzeci wniosek to gwarancja Urzędu Gminy w Niegosławicach, że do momentu wybudowania nowej świetlicy wiejskiej wszyscy mieszkańcy wsi Gościeszowic i Międzylesia będą korzystać z Gminnego Centrum Kultury znajdującego się w Gościeszowicach według wspólnie ustalonych warunków. I czwarty wniosek, aby sprzęt znajdujący się w sali nr 2, który stanowi po części własność sołectwa, koła gospodyń wiejskich, Gminnego Centrum Kultury, na pierwszym zebraniu ogólnowiejskim w marcu zostały ustalone warunki jego przeznaczenia i przechowywania dla potrzeb wsi. Taki wniosek będę składać do pana wójta. I jeszcze wczoraj komisja budżetu odbyła swoje posiedzenie i tematem posiedzenia była realizacja inwestycji za 2016 rok. No wielkich inwestycji nie mieliśmy, bo akurat była kanalizacja w Suchej Dolnej, projekt kanalizacji do Starej Jabłonnej, no i droga w Krzywczycach, no i projekt termomodernizacji w Gościeszowicach, no i to tyle, co zanotowaliśmy. Więcej informacji nie ma. Dziękuję serdecznie. Teraz prosiłabym jeszcze jako ostatnią o zadanie głosu panią Helenę Golonką, Komisja Oświaty. Komisja Kultury Oświaty i Sportu spotkała się dwa razy. Pierwsze spotkanie było spotkanie wspólne, to nie będę się powtarzać, jakie były tematy. Drugie spotkanie było 27 lutego. Zaproszono do Gminy Centrum Kultury, gdzie zapoznaliśmy się z usterkami, które tam powstały już po remoncie i trzeba było to zrobić. To jest cała lista, pokazana w Komisji Kultury. Rozmawialiśmy również o właśnie tego zgodnie z sali i ochrony tej gospodarczej dla mieszkańców Rzeszowa na rynkowych rodzinach. Drugim tematem mieliśmy funkcjonowanie bibliotek, rozmawialiśmy również o tym. I zwróciłam uwagę na to, że biblioteka Miłosławska ostatnio była już otwierana tylko raz tygodniu, a ostatnio w tym tygodniu nie była otwierana. Pani wytłumaczyła nam, że no taka była sytuacja, że nie jest ale potrzebna była większa osoba w domu kultury, dlatego też nie zamykam tego pokazać, co byśmy zasługiwali czego. Następnym tematem to było zapoznanie się z pozycji uchwał na planowaną sesję. Zapoznaliśmy się z tymi uchwałami, pan Wójt, pani skarbnik przedstawiła nam te uchwały. Ponadto uczestniczyłam dwa razy w zebraniu naszych strażaków. Raz 19, a drugi raz 26, to były również pan Wójt, pani przewodnicząca, była również. No gdzie strażacy zwrócili uwagę, że czekają już 5 lat na nasze centrum zarządzania kryzysowego.
finansowego. A chciałabym powiedzieć, że to jest jednostka naprawdę prężna, liczy 40 członków i nie ma właściwie, nie ma remisji. Mierzą się w starej strukturze przy urzędzie gminy i naprawdę prosiłabym o przyczynienie się do wniosku o budowę nowej remizy, nowego tego budynku, o którym już jest mowa przez jakiś czas, bo obiecujemy to przez 5 lat, no na razie, jak na razie nic z tego nie wychodzi. Strażacy naprawdę starają się, swoje pieniądze wszystkie przeznaczają na to, co mogą sami zakupić. Mają naprawdę wiele rzeczy zakupionych, co nawet listę takich zakupów. Jest to na małą kwotę, bo to jest urządzenia zakupione, co sami zakupili. No też chciałam tam pomagać panu z funduszu korzystnego, ale naprawdę trochę tego mają. Za wyjazdy nie biorą pieniędzy, wszystko przeznaczają na wyposażenie remizy. A naprawdę nie mają, już nawet nie mają gdzie tego sprzętu trzymać. Mają tego sprzętu dużo, naprawdę niektóre wysokiej wartości, nie mają. A jak się coś kupuje, to przeważnie albo gdzieś, ani samochody nie dostali, ani rewizji nie mają. Naprawdę bardzo prosiłabym o przytelenie się do tego. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Szanowni Państwo, w okresie międzysesyjnym uczestniczyłam w posiedzeniu Komisji Wspólnej. Obradowaliśmy nad bardzo ważnymi dwoma tematami, czyli strategią naszej gminy i programem rewitalizacji. Chciałabym tutaj oraz jeszcze jednym projektem uchwały o dostosowaniu sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego. Ten ostatni projekt uchwały był debatowany specjalnie na zwołanej przez pana, na wniosek pana wójta na sesji nadzwyczajnej. To była sesja nadzwyczajna, mająca tylko jeden punkt. Było to powodem tego, że należało taką uchwałę przekazać kuratorowi do odpowiednich uzgodnień i rozważań w odpowiednim również terminie. Chciałabym jeszcze króciutko dopowiedzieć o 26 sesji, która o przerwie tak znaczącej, bo były różne opinie, może źle się wyraziłam, może nie dość jasno. Chciałabym, żeby było to konkretnie uznane. Pół godzina przerwa, za którą serdecznie jeszcze raz wszystkich mieszkańców przepraszam, była spowodowana tym, iż radni debatowali na temat strategii rozwoju naszej gminy. Więc to jest jeden z, uważam, ważniejszych dokumentów. I ta przerwa była tylko i wyłącznie spowodowana tematem związanym ze strategią. I bym nie chciała, żeby były inne opinie bądź nieprawdziwe informacje dalej przekazywane. Również uczestniczyłam w spotkaniach w OSP, w posiedzeniach rocznych OSP Mycielin i Niebosławice, które odbyły się 27 i 26 lutego. I chciałabym podziękować serdecznie prezesom tych dwóch jednostek za zaproszenie. W ten sposób również my jako radni czy ja poznajemy właśnie problemy, które dotyczą tych jednostek. I ostatnia sprawa. Tutaj odniosę się do wypowiedzi wcześniej pana radnego i mam nadzieję, że po dyskusjach wcześniejszych z całym gronem radnych będzie to równoważna wypowiedź i mam nadzieję, że wszyscy powinni być choć trochę zadowoleni z tego, jaka będzie decyzja przewodniczącego naszej gminy. I chciałabym Państwu przeczytać to, bo bym nie chciała, żeby była informacja przekazana inaczej niż to, co przeczytam. Przedostatnia sesja dała początek tematyce związanej z możliwością wypowiedzi mieszkańca na sesji. Jestem przekonana, że czynny i szeroki udział w życiu społecznym naszych mieszkańców to bardzo pozytywne zjawisko i uważam, że należy tylko je wspierać i radni będą wspierali takie inicjatywy. Jednakże, aby było ono budujące i mogło determinować pozytywne zmiany, musi być oparte na zachowaniu równowagi i rozwoju i rozwagi wypowiedzi, która wydaje mi się, że nie została zachowana. Przede wszystkim mam tu na myśli to, iż znajdujemy się na sesji i w miejscu, gdzie powinno być zachowane prawo. I aby sesja przebiegała zgodnie z celem jej zwołania, oraz zgodnie ze statutem naszej gminy, czyli paragraf 42 statutu,
Obowiązkiem przewodniczącego jest czuwanie nad sprawnym jej przebiegiem, a zwłaszcza nad złością wystąpień. Goście zaproszeni, mieszkańcy naszej gminy, będą mogli zabierać głos, jak do tej pory zabierali, i nie będzie to na pewno ukrócone. Możliwość wypowiedzi może być przekazana, tak jak stanowi statut, przez radnego naszej gminy, bądź przekaże głos przewodniczący. Ale będzie przekazany głos zgodnie z tematyką i zagadnieniami ustalonymi w porządku obrad sesji docelowej. Czyli każda sesja, porządek jest ustalony wcześniej komunikatem, jest wywieszony, ogłoszony i głos będzie można zabrać w tych sprawach, które są zagadnieniami ustalonymi w porządku obrad. Wszystkie inne sprawy niezwiązane z ustalonym wcześniej porządkiem mogą być rozpatrywane podczas czasu do tego przeznaczonego. I tak jak już ustaliliśmy, no czas do tego przeznaczony to są zebrania wiejskie, spotkania z mieszkańcami, spotkania wiejskie, jakkolwiek mogą one wyglądać, jak również wszystkie pytania można kierować do Biura Rady. Biuro Rady jest czynne, tak jak są godziny czynne urzędu i serdecznie zapraszamy i na wszystkie pytania odpowiemy. Już ostatnia uwaga dotycząca tego zagadnienia. Każdy mieszkaniec lub gość zaproszony chcący zabrać głos podczas sesji, oczywiście tak jak wcześniej mówiłam, tylko związany z tematyką porządku obrad, będzie zobowiązany zgłosić to przed sesją u przewodniczącego. Jedynie dzisiejsza sesja będzie wyjątkiem. Zgłoszenie zabrania głosu, mówimy o gościach zaproszonych i mieszkańcach, będzie może nastąpić na pierwszej przerwie. Pozostałe sesje bardzo proszę wszystkich mieszkańców o to, aby zgłaszali chęć zabrania głosu przed rozpoczęciem sesji, żeby można było ułożyć harmonogram i program naszych obrad tak, jak powinny one wyglądać. I to chyba wszystko z mojej strony. Mam nadzieję, że zadowoli to wszystkich. Przynajmniej był taki cel tego. Zamykam punkt 5 i przystępujemy do porządku kolejnego porządku obrad, punktu 6. Złożenie interpelacji i zapytań. I tak jak zgodnie z naszym prawem składamy interpelacje na piśmie. W związku ze złożeniem tych interpelacji zamykam punkt 6 i ogłaszam. Czyli tutaj jeszcze, czyli dobrze, czyli jeszcze podejmiemy dwie uchwały w takim razie. Czyli zamykam punkt 6, otwieram punkt 7, który mówi o podjęciu uchwały w sprawie dokonania zmian do uchwały budżetowej gminy Niegostowice na rok 2016. I proszę o zabranie głosu. 2017 rok gminy Niegostowice, załącznik numer 1, czyli dochody gminy Niegostowice. Zwiększamy te dochody o kwotę 117 781,80 zł. Kwoty te wynikają z dotacji na dofinansowanie klubu dziecięcego z programu Mały Klub w klubie dziecięcym w Kościeszowicach oraz kwoty prawie 9 tysięcy na tę modernizację szkoły, która po zawarciu umowy jest większa. Właśnie o tą kwotę miało być 1 000 000 zł dofinansowania, teraz jest 1 038 821,80. Po stronie wydatków zwiększamy o kwotę 272 119,80 groszy i właśnie głównie wynikają te wydatki z wydatków majątkowych, na które składają się szczególnie zadanie szlakiem dziedzictwa kulturowego na kwotę prawie 75 tysięcy, o prawie 40 tysięcy na tą żywną modernizację, która też po stronie dochodów była zwiększona i dodatkowo wprowadzamy tak samo w załączniku numer 3 zadania Stara Jabłonna oczyszczalnia, na którą uchwały były podjęte już w poprzednim roku, natomiast Wojewódzki Fundusz nie przekazał nam środków w zeszłym roku i zadanie na
będzie realizowane do 31 kwietnia 2017 roku, więc wprowadzamy kwotę pożyczki, na którą już też uzyskaliśmy opinię regionalnej i geograficznej w zeszłym roku, na kwotę 92 598 zł i 23 149 zł dotacji, która już wpłynęła w zeszłym roku. Nie wpłynęła pożyczka, wpłynęła dotacja, dlatego w tym załączniku wprowadzamy ją jako wolne środki, dotacje, a jako przychody tą kwotę pożyczki. Natomiast rok fiskowy zmienił się o prawie 40 tysięcy z tytułu rozliczenia tej pożyczki, bo spłaty nie są od pierwszego kwartału, tylko przez to, że pożyczka zostanie przekazana do 30 kwietnia, spłaty rozpoczną się dopiero 3 kwartału 2017 roku. Tak, to już było omówione szczegółowo na komisjach. To są takie główne zadania i które mają największy wpływ na tą uchwałę. Szanowni Radni, chcieliby zająć głos w tej sprawie? Nie widzę. Przystąpimy do głosowania. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej Gminy Niekosowice na rok 2017? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała nr 28.156.2017 została podjęta jednogłośnie. Zamykam punkt 7. Przystępujemy do analizy kolejnego punktu 8 porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Niekosowice na lata 2017-2024 i również Pani Przewodnicząca o zajęciu głosu Pani Starni. Uchwała dotycząca wieloletniej prognozy finansowej dotyczy wszystkich zmian, które zostały już omówione w uchwale budżetowej, czyli załącznik pierwszy dotyczący wieloletniej prognozy jest dostosowany do tych zmian, które wprowadzamy po stronie wydatków o dochodów z budżetu. W załączniku nr 2, czyli przedsięwzięcia do wieloletniej prognozy finansowej, wprowadzamy również te zadania, które zostały już omówione, czyli zmieniamy limit na formę modernizacji szkoły w Kościuszowicach, która wynika z tej dodatkowej kwoty wynikłej z umowy. Wprowadzono przedsięwzięcie budowa oczyszczalni ścieków w Starej Jabłonie, która nie została zrealizowana w tamtym roku. Budowa sieci kanalizacji o oczyszczalni ścieków w Niecielinie i przedsięwzięcie szlakiem dziedzictwa kulturowego. Natomiast załącznik nr 3, ja bym miała prośbę o wprowadzenie autopoprawki do tego załącznika ze względu na to, że po uzgodnieniach trzeba dodać do tego dwa zdania. Ja odczytam Państwu to zdanie i prosiłabym o wprowadzenie. I tak w punkcie pierwszym po wyniku dokonanych zmian w wymienieniu kwot wprowadza się dodatkowe zdanie, które brzmi: wprowadzenie przychodów w kwocie 115 474 zł oraz zwiększenie wydatków w kwocie 115 474 zł do budżetu gminy Niekosławice na 2017 rok uchwalonego uchwałą budżetową 25.145.216 Rady Gminy Niekosławice z 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Niekosławice na 2016 rok stało się konieczne w związku z zaistniałą sytuacją niemożliwą do przewidzenia przed uchwaleniem budżetu na 2017 rok, czyli tym, że ta pożyczka nie została z tego funduszu przekazana w 2016 roku. I po pierwszym akapicie jeszcze zdanie. Uzgodnienia z pożyczkodawcą przed zawarciem umowy. Podpisanie umowy nastąpiło 29 grudnia 2016 roku, wskazują, iż Wojewódzki Fundusz Zielonej Górze przekaże do końca 2016 roku gminie Niekosławice pożyczkę oraz dotację związaną z realizacją zadania budowa osiedlowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Stara Jabłona, gmina Niekosławice. W związku z powyższym, mając na uwadze termin zakończenia wykonania zadania, gmina planowała realizować wydatki z tego tytułu zgodnie z artykułem 263 ustawy o finansach publicznych w ramach wydatków niewygasających. Pożyczka, która zaplanowana w 2016 roku na pokrycie deficytu budżetowego nie została wykonana, ponieważ jak zawarto w umowie, wypłata środków nastąpi poprzez zapłatę należności za faktury i rachunki w terminie do 30 kwietnia 2017 roku. Dalszy tekst już jest taki, jak był u Państwa zapisany. Państwo radni mają pytania co do tego, czy na komisjach o tym nie mówiłoby Państwo? Tak. To przystąpi.
Państwa radnych jest za podjęciem projektu uchwały z autopoprawką o dokonaniu zmian w wydaniu prognozy finansowej gminy Niebosławice na lata 2017-2024. Autopoprawka będzie dotyczyła wcześniej przytoczonych zmian uzasadnienia pani skarbnik. Kto z Państwa jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że projekt uchwały o numerze 28.157.2017 został podjęty jednogłośnie. Zamykam punkt 7. Zamykam punkt 8. I ogłaszam przerwę 10 minut.